Dzień dobry. Wczoraj poznaliśmy słóweczko, które wymawiamy predicament. Predicament, czyli jakąś trudną lub nieprzyjemną sytuację. I prosiłam Was, żebyście spróbowali poszukać, wyłapać błąd, a spelling mistake, błąd literowy, który wkradł się w to słowo. Niestety nie dostałam żadnej odpowiedzi na temat błędu, a przynajmniej ta, która padła, nie była słuszna. So here's the mistake. A difficult or unpleasant situation. Situation piszemy w taki sposób. Mi tutaj wkradła się literka C, nie wiem po co. To byśmy przeczytali situation. Podejrzewam, że takie słowo nie istnieje. So, situation. A difficult or unpleasant situation. Predicament. Dzisiaj natomiast będziemy się zajmować słówkiem, które wymawiamy poignant. 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 Poniat oznacza coś, co sprawia, że czujecie się smutni, czyli coś, co was wzrusza, coś, co was porusza, coś, co sprawia, że czujecie jakąś pity, czyli jest wam kogoś szkoda, right? So, poignant in English means making you feel sad or full of pity. Making you feel sad or full of pity. Czyli to słówko możecie użyć na przykład, jeżeli mówimy o jakiejś wzruszającej, tkliwej historyjce, tak? Jakiejś historii, którą ktoś wam opowiedział. No i moje zdanie, które przygotowałam, jest następujące. Ona powiedziała mi taką wzruszającą, poruszającą historyjkę na temat jej byłego męża. She told me a poignant story about her ex-husband. She told me a poignant story about her ex-husband. A poignant story. Poignant jest słówkiem, które jest pochodzenia francuskiego i w języku francuskim poignant oznaczało to samo co pricking, czyli kujący, pricking, oraz oznaczało też to samo co na przykład szczypiący w oczy, czyli podejrzewam, że może tutaj jest gdzieś jakaś analogia, czyli coś, co nas szczypie w oczy, coś, co wywołuje nasze wzruszenie. A poignant story. I to słówko poignant bardzo często kolokuje się, czyli łączy się z takimi wyrażeniami jak, uwaga, reminder, reminder, image, image, moment, moment, memory, memory. Jeżeli chodzi o synonimy tego słowa, to są to słowo touching, czyli coś, co nas dotyka. Moving, coś, co nas porusza. And sad, coś, co jest dla nas smutne. Touching, moving, sad. Zapamiętujemy słóweczko poignant. Pozdrawiam.